Dzień dobry, Ewa Stępień, wydawczyni serwisu LPL. W ramach 48 Festiwalu Filmów Fabularnych przyjechaliśmy właśnie do Gdyni, skąd recenzujemy filmy i relacjonujemy to wydarzenie. Ze mną jest reżyser Jan Holoubek. Pański film otworzył wczoraj Festiwal Filmów Fabularnych. Jakie to uczucie na tak wielkiej gali otworzyć festiwal? No do, do wejścia na salę myślałem, że wyłącznie ekscytujące, ale jak to zobaczyłem, całe te widownie i właściwie no, prawie całe środowisko filmowe polskie, to jednak poczułem też stres <laughs> w związku z tym. Więc jest, so, są to mieszane, że tak powiem, emocje, ale tak naprawdę to bardzo się cieszę, że nasz film był filmem otwarcia i traktuję to jako rodzaj wyróżnienia po prostu. Czy już słyszał pan pierwsze komentarze, opinie na temat w subaturę? No pewnie, no, to cały czas do mnie docierają jakieś tam opinie i bardzo dobre, i, i, i czasami też jakieś tam wątpliwości się pojawiają, więc normalna sprawa, szczególnie, że jesteśmy na festiwalu właśnie no, branżowym w tym sensie, że tutaj większość widowni stanowi, stanowią ludzie, którzy robią filmy, więc ta ocena jest po prostu tym bardziej jeszcze krytyczna. No, tak i szczera, i, i tak dalej. Gangar Sobowtór to kolejna produkcja w reżyserii Pana, która opowiada historię z poprzednich dekad. Czy te poprzednie dekady Pana najbardziej intrygują? Znaczy, ja lubię te poprzednie dekady, dlatego że po prostu one dają mi szansę wykreowania świata od zera. Także pod, tym, także pod względem estetycznym one są dla mnie bardzo atrakcyjne. Doppelganger poza PRL-em rozgrywa się też we Francji, końcówki lat 70. -tych. i możliwość stworzenia tego świata, odtworzenia, była dla mnie no, po prostu znowu bardzo nęcąca. I tak to, jest, to była zawsze pierwsza motywacja, dlaczego ja chciałem robić coś, co się dzieje kiedyś, a nie dziś, bo dziś mnie, najmniej inspiruje mnie dziś. Mhm. Natomiast, no, okazuje się, że to, że to się dzieje kilka dekad temu, no, nie znaczy, że to jest nieaktualne, bo wydaje mi się, że wszystko, co, o czym mówimy, jest absolutnie aktualne dzisiaj. W filmie poznajemy historię Hansa i Jana. Czy powiedziałby Pan, że mamy tutaj podział na złego i dobrego bohatera klasycznego? Pozornie, pozornie tak, no ale wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w jednym i w drugim, że każdy z nich ma swoje mroczne strony i jasne też. Znaczy ten zły, pozornie. Bohater też ma jakiś potencjał dobra w sobie, i nawet w pewnym momencie ten potencjał się ujawnia i on chce zmienić coś bardzo i przestać krzywdzić, no, tylko y, tutaj zaczyna działać większa siła y, wokół niego. I już wcześniej podjęte decyzje, nie chcemy spoilerować za bardzo. Tak to jest, jak się podpisze: Cyrograf z Diabłem. Ciężko się z tego potem wyplątać. Y, natomiast Jan. Czyli ten dobry też ma swoje y, ciemne strony, walczy z nałogiem. W momencie, kiedy go poznajemy, właściwie wydaje się, że wszystko się udało, ale sytuacja, która wywraca jego życie do góry nogami, no, stawia go w, y, w pozycji, w której on musi cały czas walczyć o to, żeby nie wrócić do nałogu. Powiedział Kicia. pan, powiedział pan hmm. w jednym z wywiadów, że y, jednocześnie lubi postać Hansa, ale czuje do niej w pewien sposób żal i to są dosyć przeciwstawne emocje. Znaczy ja, mi jest go żal, nawet nie tyle do niego czuję żal, co jest mi go żal i w tym sensie go lubię, że ja rozumiem, że on po prostu jest chłopakiem, który się totalnie pogubił, a właściwie on się nigdy nie odnalazł, on został ukształtowany przez rodziców, przez system, jakby wszedł w życie uformowany trochę bez własnej woli. I w momencie, kiedy się orientuje, że, że to nie jest dobrze, że on powinien coś zmienić, to wtedy go zaczynam lubić, no po prostu. Jest mi go żal, jest mi go żal, no, że jest mu tak ciężko. I jednak nie ma tego. Znaczy... To nie będziemy spoilerować. Jakby każda decyzja, którą podejmuje, nie do końca jakby mu pomaga. No i i też jego otoczeniu. Tak, ale to nie jest tak, że on chce, żeby to się tak źle kończyło. Wydaje mi się, że on za każdym razem żałuje mhm. i, i ma jakiś wyrzut sumienia. Tam jego ojciec w pewnym momencie mówi mu, że ty jesteś ode mnie lepszy, bo nie masz skrupułów. I w tym sensie ojciec go nie zna, bo on właśnie skrupuły ma. Do którego bohatera panu bliżej? Yy, bro, do żadnego jeszcze jej być szczery. Najbliżej to mi jest Doniny tej dziewczyny. Do kobiety? Której, tak, w której Hans się kocha. Z nią czuję jakąś absolutnie, z jej postacią takie połączenie duchowe i rozumiem ją i jej najbardziej kibicuję. Ona dosyć mocno, bardzo mocno wpływa na tego bohatera, ale nie jest yy, taką pięcio... W piątym, pią, piątym rzędzie bohaterką. Nie jest. Nie jest. Nie, no to dobrze. <laughs> Ale kobiety jednak, jest to dosyć. Jest to film szpiegowski. Kobiety, no jest Katarzyna Herman. Jej postać jest bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że jest taką M, jak życzenie Sabonda. <laughs> jest PRL-owską nie Bardzo fajna postać, bardzo ją lubię. Dziwna jakaś taka babka. Bo ona już się w ten zachód wtopiła dawno temu i właściwie wygląda jakby była po prostu elegancką panią z ulicy. Ona pierwotnie była napisana w scenariuszu jako taka bardziej jakaś, właśnie, szara babcia. I, i, I jak sobie uświadomiliśmy, że ona wtedy by się kompletnie odróżniała na ulicy, właśnie od wszystkich. Że w takiej Francji, to jeżeli się chcesz wtopić w tłum, to po prostu musisz być elegancką kobietą, która zadbaną. I, I dlatego poszliśmy w tę stronę, jeśli chodzi o jej styl. Ale, ale to jest bardzo y, brutalna i bezwzględna osoba. I no jeżeli ma prowadzić takiego. chociaż to, ma do to, niego słabość. No, ma do niego słabość, no bo do Kuby to nie, ciężko nie mieć słabości. Nawet jak gra y, czarny charakter. Nie, to było oczywiście zaplanowane, mhm. że ona trochę gra zazdrosną, zazdrosną, porzuconą kochankę, którą nigdy nie była, ale, ale, ale tak to było mhm. wymyślone. Czy pracując z aktorami nad tym filmem oni mieli dużo jakby do powiedzenia, jak ta postać będzie się prezentować? Czy jednak ramy scenariusza były dosyć, powiedzmy, sztywne w tym przypadku? Nie, nie. Ja pracuję z aktorami tak, że mamy dużą otwartość na. Ja mam dużą otwartość na ich pomysły, przemyślenia. Absolutnie chcę podążać za ich intuicją, bo uważam, że jest słuszna na ogół. Więc trzeba z tego korzystać. Jak się już ma takich wspaniałych aktorów, to nie można ich zamykać w pudełku. Tylko trzeba dać im Rozwinąć skrzydła. Czy ma pan poczucie, że bardziej rozumie aktorów, skoro pański ojciec był właśnie aktorem? Ej, ma, mama też. I, i, i narzeczona. <laughs> Wydaje mi się, że tak. Że jest to jakiś mój handicap, że się wychowałem w takim domu. Na pewno wyniosłem z niego brak lęku. Brak lęku po prostu wobec aktorów. Czy wręcz ciągnie mnie do nich i lubię z nimi przebywać, i uważam to za najfajniejszą część mojego zawodu: po prostu możliwość bycia z nimi. A co zrobiłby Pan, gdyby się dowiedział, że ma właśnie sobowtórę? E, mi się wydaje, że nawet widziałem gdzieś swojego sobowtóra ze dwa razy. Gdzieś na przykład raz widziałem kogoś na zdjęciu z lat 40., kto był po prostu identyczny jak ja. Dziwne uczucie, prawda? Bardzo dziwne, aczkolwiek no, z drugiej strony ludzie, przecież yy, mówi się, że są niepowtarzalni, ale pewne typy się powtarzają i wydaje mi się, że to jest dosyć częste. I ja myślę, że gdzieś po świecie chodzi taki drugi ja. No jest w końcu nas 7 miliardów, więc jest to bardzo możliwe. A czy patrzył się pan pod kogoś? Boże, zadają mi to pytanie. To jest tak <śmiech> dziwne. <laughs> Podszyłem no, się. Potrzyłem. W końcu jest to film o podszywaniu się pod kogoś. Otrzyłem się raz na imprezie, zrobiliśmy taki prank, tak to się mhm. mówi? Tylko jeszcze to było w erze, kiedy nie było słowa prank, mhm. wobec jednego człowieka, który nie znał mnie i wszyscy byli wtajemniczeni w ten numer, tak to nazwijmy, że ja udaję kogoś kompletnie innego, i on się w to totalnie dał nabrać. I ja też dziwnie się czułem, udając postać, odgrywając po prostu postać. Nie chciałbym, nie chciałbym w ten sposób funkcjonować dłużej niż dwie godziny, kilka lat. To Całe w ogóle sobie życie. tego nie wyobrażam. Mhm. Dlaczego widzowie powinni pójść na Doppelganger, sub Bo to jest bardzo moim zdaniem ciekawa historia, oparta na faktach, więc nie jest kompletnie wyssana z palca. I wydaje mi się, że można z niej wynieść bardzo dużo ciekawych przemyśleń. Na temat zarówno jakichś takich emocji indywidualnych, jakie mamy na co dzień, ale też pewnej pewne wiedzy na temat ogół, ogółu społecznego. No, wydaje mi się, że to jest wielo, wielopiętrowa opowieść i jest ciekawa fabularnie i emocjonalnie jakoś tam porywająca, tak mi się wydaje. Ciężko tak mówić mhm. o swoim filmie, ale. jasne, Jakoś. Powinienem go zareklamować. Powiedział pan, że jest, że jest oparty na faktach. Czy mógłby pan to rozwinąć? Poznał pan takiego tajnego agenta? Nie, nie poznałem. Tacy ludzie się nie dają poznać. Taki mają zawód. Natomiast mieliśmy oczywiście na etapie scenariusza konsultanta związanego ze służbami specjalnymi. Bardziej nam doradzał w kwestii jakichś takich operacyjnych zabiegów, jakie, jakie były stosowane. Natomiast no, to jest historia oparta na prawdziwej historii. Jest też dużo naszej inwencji, w tym i, i, i wiedzy, którą zaczerpnęliśmy z różnych artykułów, książek dotyczących innych. Tego typu agentów, i wszystko to wtłoczyliśmy w postać Hansa po prostu. Przed Panem dwa kolejne głośne projekty, Royst i Heweliusz. Coś może Pan zdradzić. No, Heweliusz znaczy, Royst już jest skończony mhm. i mam nadzieję, że niedługo wejdzie na, na ekrany małe. Co mogę powiedzieć? No, że po prostu oprócz tej obsady, którą znamy z pierwszego i drugiego sezonu, bo w tym rojście Milenium pojawiają się też postaci z pierwszego sezonu, no, pojawia się też cała grupa nowych aktorów i wśród nich Filip Pławiak, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Tomek Szuchart, no i Janusz Gajos. Jako krem de la creme po prostu. A jeśli chodzi o Heweliusza, no to y, jesteśmy w bardzo takich intensywnych przygotowaniach do tej produkcji, która wystartuje w przyszłym roku i... Y, Ona to, wywołuje chyba sporo emocji. Tak, tak dlatego że to jest taka historia, która jest bardzo żywa, szczególnie tu na Pomorzu, na północy i myślę, że to jest taka My, my pielęgnujemy, jako Polacy pielęgni, pielęgnują katastrofy mhm. jakoś tam. I to są takie ważne momenty w naszej historii. Takie punkty zwrotne, po których coś się zmieniało. Dlatego ta, ta, ta katastrofa haweliusza jest wciąż żywa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję o bardzo. Filmie Doppelganger Subowtór przeczytacie już na LPL i zaproszamy do kin. Zapraszamy od 29 września. No chyba tak możemy nie. to powiedzieć. Możemy. Musimy. <laughs> Dziękuję, Dziękuję bardzo.